Witam Was ponownie, tym razem w części drugiej warsztatu, poświęconej już stricte tworzeniu kolekcji i wystaw cyfrowych. Przejdźmy zatem do dokumentu, na którym bazowaliśmy w części pierwszej. Pierwszą rzeczą, którą stworzymy, to będzie utworzenie nowej kolekcji. Tutaj możemy zauważyć od frontu, że nie mamy jeszcze żadnych kolekcji, nie mamy żadnych zabytków, nie mamy żadnych wystaw. Tutaj jeszcze jest pusto, ale pod koniec tej części warsztatu wszystko zostanie uzupełnione. Tak też od backendu, od strony zaplecza, tworzymy, idziemy do kolekcji, tworzymy nową kolekcję. Posłużymy się jakby postacią fikcyjnego profesora Maksymiliana Motyla, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć taką kolekcję, którą zatytułujemy Gabinet profesora Maksymiliana Motyla. Tematem tej kolekcji będzie kolekcja pamiątek związanych z profesorem Maksymilianem Motylem. W opisie podamy, że kolekcja eksponatów przekazana przez żonę profesora, panią Antoninę Motyl. Następnie uzupełnimy prawa. To będzie licencja CC BY. Zaznaczamy polecane, widoczne i dodajemy kolekcję. Kiedy już mamy kolekcję, możemy dodać do niej zabytki. Jeśli chodzi o dodawanie zabytków, to możemy zabytki dodać w sposób manualny, klikając dodaj zabytek i wypełniając wszystkie pola Dublin Core'a, wybierając metadane typu zabytku, dodając pliki, nadając etykiety. Natomiast w naszym przykładzie dodamy metadane zabytków za pomocą pliku CSV. Tak też pobieramy sobie plik, czy też otwieramy arkusz kalkulacyjny, w którym podałem wszystkie metadane, a plik pobieramy w formacie CSV. Dzięki temu, że w części pierwszej naszego warsztatu pobraliśmy i zainstalowaliśmy wtyczkę import CSV, CSV import, mamy teraz możliwość zaimportowania pliku CSV. Wybieramy pobrany plik, otwieramy i teraz tutaj według instrukcji wybieramy typ publikacji. Typ publikacji będzie Still Image. To będą ilustracje, to będą zdjęcia tych obiektów. Zaznaczamy Make All Items Public, Feature, All Items. I tutaj klikamy już na następną stronę. A, tutaj jeszcze trzeba było, to się cofnę. Może jeszcze na chwilkę. Tutaj mieliśmy styl image, a tutaj kolekcję trzeba było wybrać. Gabinet profesora Maksymiliana Motyla. Tutaj. Robimy następną. Tutaj musimy zmapować kolumny do elementów i tagów. No i tak mapujemy. Tytuł do tytułu. Temat do tematu. I tak dalej, i tak dalej.
Tutaj musimy zrobić sygnaturę, zmapować z identyfikatorem. No i słowa kluczowe. A, słowa kluczowe zaznaczamy tutaj w tym miejscu. No i importujemy. Doskonale. Zaimportowanych zostało 9 itemsów. Czyli tutaj w zabytkach będziemy mieli dodane 9 zabytków. Tyle tylko, że one jeszcze nie posiadają, to są tylko metadane z przypisanymi słowami kluczowymi, ale one nie posiadają jeszcze ilustracji, więc musielibyśmy te ilustracje im dodać. I tak też teraz uczynię. Czyli wchodzimy do modyfikacji. Pliki. I teraz tak, żeby dodać ilustrację, ilustrację również przygotowałem. Tutaj możemy sobie pobrać wszystkie ilustracje. Pobieramy. Pobierz wszystko. On pobierze w skompresowanym folderze. My będziemy musieli tylko rozpakować ten folder. Ja już to zrobiłem wcześniej, więc te ilustracje mam na twardym dysku. No i wybieramy. Teraz to jest stalówka. Tutaj mamy ilustrację. Ilustrację. No i szukamy. Stalówka. Dobrze. Zapisz zmianę. No i pierwszy zabytek będzie już miał swoją ilustrację. Tak. No i teraz musimy zrobić tak w przypadku każdego elementu. Modyfikuj. To są notatki. Pliki. Wybierz plik. Notatki. I tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj dodam te wszystkie ilustracje. Na chwilkę spauzuję film. I wrócimy, kiedy już będą wszystkie dodane. Wszystkie ilustracje zabytków zostały już dodane. Widzimy tutaj je na liście. Możemy też pójść i zobaczyć te kolekcje od frontu. Tak, mamy kolekcję gabinetu profesora Maksymiliana Motyla, w ramach której znajdują się zdjęcia zabytków plus zdjęcie samego profesora. No ale te zabytki, czy też te cyfrowe reprezentacje, one jak gdyby są oderwane od kontekstu, tak? Trzeba by w jakiś sposób spróbować osadzić je w kontekście i nadać im dodatkową wartość. Co prawda, pewien kontekst zapewniają już metadane, ale my spróbujemy osadzić te obiekty również w narracji. Możemy sobie tutaj jeszcze przejrzeć zabytki. Tak. Dobra. W takim razie skorzystamy z rozszerzenia Exhibit Builder. Czyli wystawę. Stworzymy sobie wystawę. Dodaj wystawę. To będzie strona główna i za chwilę do tej strony głównej dodamy jeszcze podstrony zawierające tekst oraz zabytki. Czyli tak. Dodamy sobie wystawę, która się będzie nazywała Gabinet Profesora Motyla. Ścieżka URL będzie taka. Tutaj podsumowania będzie brak. I tutaj w opisie będzie pierwszy tekst przykładowy. Ja takie teksty przykładowe przygotowałem wcześniej. Dzięki czemu możemy sobie teraz z tego skorzystać. Tutaj wklejamy. Tutaj możemy sobie oddzielić troszeczkę. O, żeby łatwiej się czytało. I wracamy do dokumentu.
Tutaj w etykietach podamy Maksymilian Motyl. Hopla. Szablon będzie domyślny. Tak. I tutaj sobie zmienimy ilustrację. Wybierz. Widoczna. Polecane. I zapisz zmianę. I dzięki temu mamy wprowadzenie do wystawy. Tak? Następną rzecz, którą wykonamy, to będzie dodanie kolejnej strony. Dodajmy stronę. I ta strona to będzie księgozbiór oraz warsztat pracy. Księgozbiór oraz warsztat pracy. Tu mamy link. Tutaj mamy Slack. I teraz, jeśli chodzi o zawartość, to dodamy sobie plik z tekstem. Teraz dodamy tutaj jeden zabytek. I to będzie encyklopedia, tom 13. Podpis encyklopedia, tom 13. O. Tekst przykładowy. Drugi tekst przykładowy tym razem. No i zapisujemy zmianę. Teraz dodamy drugi blok. Tutaj nam się zapisze. Teraz dodamy drugi blok i tym drugim blokiem to będzie galeria. W ramach galerii będą cztery publikacje, cztery zabytki. Mianowicie laptop, plus podpis, zatwierdzamy. Kolejny, encyklopedia, tom 13-15, podpis. Zatwierdzamy. Notatki. Zatwierdź. Tutaj chyba w encyklopedii wstawiłem troszeczkę za dużo. No właśnie, tutaj trzeba wyciąć. Dobra. No i ostatnia rzecz, stalówka. Dobra, tu możemy zapisać i dodać kolejną stronę. Teraz dodamy drugą stronę. Druga strona to będzie garderoba profesora Motyla. Tutaj będzie, jeśli chodzi o bloki treści, to będzie plik z tekstem. Dodamy. Tu będzie beret, basqui.
plus trzeci tekst przykładowy. Też sobie go podzielimy, żeby łatwiej go było czytać. Dodajemy kolejny blok. To będzie plik. To będzie laska profesora Motyla. Kolejny blok będzie tekst, czwarty tekst przykładowy. Tylko troszeczkę podzielimy. Dobra. Dobrze. Teraz będzie jeszcze jeden blok, to będzie plik, to okulary do czytania. No i mamy. Zapisujemy zmianę. Do strony dla czytelnika pójdziemy za chwilkę, natomiast teraz spróbujemy jeszcze sobie skonfigurować strony statyczne. Tutaj mamy taką stronę statyczną About. Możemy sobie zmienić jej tytuł. Nazwiemy ją O nas. To będzie O nas. O nas. O nas. O. O nas. I tutaj w tekście damy wirtualne etnomuzeum. To przykładowe i testowe muzeum posadowione na otwarto źródłowym systemie Omeka. Tu możemy sobie na przykład włączyć jeszcze HTML i sobie wkleić tutaj ten tekst. Dobra. Zapisujemy zmianę. Możemy sobie ewentualnie pójść jeszcze do nawigacji, która się znajduje tutaj w wyglądzie. Idziemy sobie tutaj do nawigacji. I tutaj przeglądaj wystawy możemy sobie przenieść na sam początek. Zapisujemy zmianę. No i odświeżamy. Tak, widzimy, że tutaj się zmieniło. Ta etykieta się zmieniła. Przeglądaj wystawy poszły do góry. A tutaj mamy wystawę. Wystawa cyfrowa poświęcona jest wybitnemu etnologowi i antropologowi profesorowi Maksymilianowi Motylowi. Profesor Motyl był cenionym badaczem specjalizującym się w zagadnieniach wielokulturowości, a także autorem licznych publikacji im dotyczących. Profesor Motyl był człowiekiem wytrwałym, sumiennym i dokładnym, który z najwyższą pieczołowitością rozwiązywał nietrywialne problemy badawcze. Profesor Motyl zapamiętany został jako człowiek niezwykle sentymentalny, który przy każdej możliwej okazji wspominał swoich współpracowników oraz kolegów naukowych, a także rezolutnych i kreatywnych studentów. Prezentowane na niniejszej wystawie cyfrowe odzorowania muzealiów wchodzą w skład spuścizny po profesorze Maksymilianie Motylu. Kolekcję tą do etnomuzeum przekazała małżonka profesora, pani Antonina Motyl. Wejdźmy do środka. Mamy dwie strony wystawy, które dodaliśmy. Księgozbiór oraz warsztat pracy, a także garderoba profesora Motyla.
Profesor Maksymilian Motyl uwielbiał czytać, a każda kolejna przeczytana książka sprawiała profesorowi niezwykłą radość. Księgozbiór profesora Motyla stanowił ważny element warsztatu pracy. Biblioteka profesora oparta była na dziełach z różnych obszarów wiedzy. W skład księgozbioru wchodziły encyklopedie, słowniki, podręczniki, monografie, beletrystyka, etc. Co ciekawe, profesor Maksymilian Motyl był nowoczesnym badaczem, który do swojej pracy wykorzystywał komputer. Znany ze swej pasji do zdobywania nowej wiedzy, profesor Maksymilian Motyl sporządzał notatki, które potem zalegały w całym gabinecie. Niemniej jednak odnalezienie właściwej informacji nie stanowiło dla profesora żadnego problemu. Jak widzimy, te wszystkie obiekty zostały wpisane w narrację. Garderoba profesora Motyla. Profesor Motyl, który wybierał się na spacer, zakładał ulubiony beret basque, przywieziony z Paryża przez małżonkę profesora Motyla, Antoninę. Naukowiec lubił długie jesienne spacery, w których często towarzyszyła mu małżonka, Antonina Motyl z domu Herzówna, Polka niemieckiego pochodzenia. Profesor, spacerując, podpierał się zazwyczaj swoją drewnianą laską. Kiedy widział swoich bliskich, to zawsze w geście przywitania wysoko podnosił rękę, w której trzymał laskę. Gest ten utkwił w pamięci wielu jego przyjaciół i znajomych. Nieodzownym podczas lektury, a zarazem charakterystycznym przedmiotem, który kojarzy się z profesorem Maksymilianem Motylem, były jego okulary, które zawsze nosił na swym pokaźnym nosie. Częstokroć podczas różnego typu wykładów, odczytów i prelekcji spoglądał na swoich słuchaczy zza okularów i serdecznie się uśmiechając wyjaśniał zawiłości badań naukowych nad człowiekiem i kulturą. Jak widzą Państwo, udało nam się zrobić dosyć szybko i sprawnie kolekcję cyfrową oraz wystawę, dzięki której wpisaliśmy obiekty cyfrowe w narrację. Ja już teraz będę się żegnał i dziękuję za uwagę i zapraszam na swoją stronę CMS w bibliotekach. Do zobaczenia.